Cześć, to jest lekcja polskiego z Dorotą, a ja mam na imię Dorota. W tym filmiku chcę opowiedzieć Wam o bardzo ciekawym słowie. To słowo to najwyżej. To słowo ma różne znaczenia i jedno z tych znaczeń jest naprawdę zaskakujące. Co to znaczy? Najwyżej to znaczy w najwyższym punkcie. Najbardziej wysoko. Coś takiego. Przykład? Proszę bardzo. Marta mieszka na drugim piętrze. Ja mieszkam na czwartym piętrze, a Daria mieszka na dziesiątym piętrze. Kto mieszka najwyżej? Oczywiście Daria. Daria mieszka na dziesiątym piętrze, więc mieszka najwyżej, bo ja mieszkam na czwartym, a Marta mieszka na drugim. I to jest pierwsze, takie dosłowne znaczenie słowa najwyżej. Drugie znaczenie jest trochę podobne, ale posłuchajcie przykładów. Ile kosztuje jedno jajko? No, najwyżej złotówkę, prawda? W tej sali koncertowej może być najwyżej 150 osób, nie więcej. Trzeci przykład. Jedna osoba mówi. W zeszłym tygodniu cały zeszły tydzień padało. A druga osoba odpowiada. Jaki cały zeszły tydzień? No najwyżej 3 dni padało. Na pewno nie cały tydzień. I tutaj najwyżej w tych 3 przykładach znaczy maksymalnie. No bo ile kosztuje jedno jajko? Najwyżej maksymalnie złotówkę, czyli 1 zł. W tej sali koncertowej może być najwyżej 150 osób, czyli maksymalnie 150 osób. I trzeci przykład z deszczem. Jedna osoba mówi, że padało cały tydzień, a druga mówi, że to nieprawda, że padało najwyżej 3 dni, czyli maksymalnie najdłużej 3 dni. Trzecie znaczenie słowa najwyżej jest naprawdę ciekawe. Posłuchajcie przykładów. Pierwszy przykład. Za 2 minuty mam autobus. No i nie wiem, czy zdążę. Chciałabym, ale nie wiem, czy zdążę. No, jeśli nie zdążę, to najwyżej pojadę taksówką. Drugi przykład. Jedna osoba mówi do drugiej. Chodź pojedziemy nad jezioro, co? A druga osoba odpowiada. Nad jezioro? No wiesz co? Chyba zaraz będzie padać. Pierwsza osoba. No, może będzie padać, może nie będzie padać. Chodź pojedziemy. Najwyżej wrócimy. Najwyżej jeśli będzie padać, to wrócimy. Czwarty przykład. Osoba 1. Idę na pocztę. Osoba 2. Idziesz na pocztę o tej godzinie? Tam zawsze jest kolejka o tej godzinie. Osoba 1. No, najwyżej poczekam. I w tych 4 przykładach najwyżej to znaczy, jeśli tak będzie, to wybiorę tę drugą opcję, która no, być może nie jest najlepszą opcją, nie planowałam tego, ale jeśli tak będzie, to wybieram inną opcję i to nie będzie takie straszne. Nie planowałam tego, ale okej, niech będzie. Przykład z autobusem.
Więc jeśli ja nie zdążę na autobus, to jeśli tak będzie, jeśli ja nie zdążę, to wezmę taksówkę i nic strasznego się nie stanie. No, po prostu zapłacę więcej. Najwyżej wezmę taksówkę. Drugi przykład z jeziorem. No, jedźmy nad jezioro, no, nawet jeśli będzie padać, może będzie, a może nie będzie. A jeśli będzie, to zawsze możemy wrócić. Jeśli tak będzie, jeśli będzie padać, to wybierzemy opcję, wracamy do domu. No i nic strasznego się nie stanie. Trzecia opcja to była opcja z pocztą. Czyli no, pójdę na pocztę, a jeśli będzie kolejka, to poczekam. Po prostu najwyżej poczekam. Nic strasznego się nie stanie. I to wszystko na dzisiaj o słowie najwyżej. Prawda, że ciekawe? Więc najwyżej, ktoś mieszka najwyżej, coś jest najwyżej, po prostu fizycznie. Numer dwa, najwyżej, czyli maksymalnie, na przykład jajko kosztuje no, najwyżej złotówkę. A trzecia opcja, trzeci wariant, trzecie znaczenie, jeśli tak będzie, no to trudno, to wybiorę te opcje. Najwyżej poczekam w tej kolejce. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa!